Pomysł tej wystawy powstał już w czerwcu 2017 roku, kiedy do Galerii Przyjaciół Retroawangardy zaczęło napływać coraz więcej artystów zajmujących się kolażem. Jest to rzadkość i jest to wystawa wyjątkowa, gdzie prezentujemy sztukę współczesną w obszarze kolażu, jak i pokazujemy starego Nestora, twórcę kolażu, Kurta Schwitersa, artystę, który w Polsce jest rzadkością, jest tylko w kilku kolekcjach prywatnych i w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa prezentuje kolaże. Po rozmowie z właścicielem galerii, z Darkiem Lądzkim, umówiliśmy się, że ta wystawa odbędzie się właśnie w tej małej, ofowej galerii, w znakomitym zresztą miejscu, bo to jest Dom Artysty Plastyka na Mazowieckiej w Warszawie. Jest to bardzo mała galeria, ale na nasze potrzeby tutaj znakomita, ponieważ są to prace małego formatu. 74 prace znajdują się w 24 artystów z całego świata. Większość prac prezentowanych na wystawie jest robione w technice ręcznego kolażu, ale jest też kilka kolaży cyfrowych. Prace są różnorodne, ale nie aż tak, żeby pojawiały się jakieś prace z Księżyca. Są to prace wywodzące się z awangardy lat 20. Mamy tu inkluzję, czyli to, co jest w kolażu najważniejsze. Pierwszą taką inkluzją, jaką sama natura wyprodukowała, to był Robal w Bursztynie. Czyli mamy dwa różne światy i tworzy się nowa jakość w Bursztynie. Tak samo tu. Tu mamy różne środki wyrazu, różne elementy, które połączone ze sobą w nielogiczny sposób tworzą nową jakość. I to jest jakby cała tajemnica kolażu. Chciałam pokazać to, co buduje się we mnie na co dzień, czyli temat kobiety wyłaniającej się z czerni, z tajemnicy, z otchłani. Na wystawie znajdują się prace profesjonalnych artystów, artystów, którzy mieli wystawy w renomowanych galeriach. Ci artyści też, ich prace są w kolekcjach, w muzeach na całym świecie. Ale oprócz tego wszystkiego są też artyści mniej znani, młodzi, i to się doskonale wpisuje w całą ideę retroawangardy, która zakłada promocję artystów z całego świata, ale też artystów młodych, mniej znanych. Jestem zaszczycona, że mogłam wziąć udział w sumie tak przeglądowej wystawie przy tak wielu wspaniałych kolażystach. Myślę, że wystawa jest interesująca. Jest możliwa też dlatego, że galeria jest offowa i jest otwarta na wszystko, przyjmuje. Nie ma charakteru komercyjnego, dlatego też te prace mają rację bytu, bo może nawet w galeriach komercyjnych nie chciałyby kolażu, bo prawda, z powodów pragmatycznych szukałyby topowych rzeczy. No ale tu mamy galerię czysto artystyczną, dlatego mamy też wystawę czysto artystyczną, bez manipulacji, bez kombinacji, bez dużych środków.